Mazi was the soccer player, he was born in Nigeria, scored ten goal for Legia Warsaw. Kazik Staszewski śpiewał kiedyś taką piosenkę o Mazim, który z Legii przez Teneryfę trafił wreszcie do Paris Saint-Germain i my mamy wreszcie Polaka w PSG. Chłopak, który ma tylu znajomych ciekawych, że futrak nie mógł do niego nie przyjechać. No dokładnie, tak naprawdę wydaje nam się, że nawet Robert Lewandowski no delikatnie tutaj wymięka w konfrontacji z Marcinem Bułką, jeżeli chodzi o osobistości poznane w szatni i chyba tylko Wojciech Szczęsny może się z nim pod tym względem równać. I o tych kolegach z Marcinem Bułką między innymi właśnie pogadaliśmy w futraku. Nasz klucz do wielkiego piłkarskiego świata, Marcin Bułka, jest w futraku i tak chyba od razu przejdziemy do takiej najciekawszej kwestii. Fanem hazardu wielkim, tak? Codziennie w kasynie hazard. Czy jestem fanem hazardu? Nie, mogę być. Chyba, że mnie to wkręcisz, nie? Wiesz, jak jest z wróżeniem, cyganka prawdę ci powie. Tak, tak. W kartach. Ale ja wolę kulę. A co w kuli zobaczyłeś, jak grałeś w Wyszogrodzie? Nie lubię. Jak się spełni, to każdy zobaczy. Z kart może nam wywróżymy? Dobra. No, ale to zapraszam. Zobacz, ja dla ciebie i zobaczysz, jakie są karty. Zobacz, jakie są karty, bo klucz znajdziesz bardzo szybko do tych kart. Chcemy, żebyś z tych kart ułożył nam najlepszą jedenastkę z piłkarzy, z którymi ty grałeś, bo de facto no chyba żaden polski zawodnik, ani lewy. To nie będzie mi potrzebne. czyli Kepa. Czyli Kepa. Rob Green. Zaczynam. W bramce. Kejlor. No wygrał 3 Ligi Mistrzów. Już coś trochę jest na topie. No. Widziałeś gościa z lepszym refleksem na przykład na linii? Bo to Kepa też jest... ma bardzo dobry, bardzo dobry. Ale on musi na tym bazować, mi się daje, bo parametry ma inne. Tak. I też inny styl, prawda? Ale jest bardzo szybki, nie? Po hiszpańsku mówią El Gato na niego. El Gato, czyli kot. Prawa obrona, Aspi. Już się stał legendą chyba, chyba Chelsea, nie? Prawda? On chce tam chyba zostać, przedłużył kontrakt. Każdy go lubi, trzyma poziom przez cały sezon, raczej nie schodzi po jakiegoś niżej poziomu. Wiem, tam gdzieś chyba Mourinho jakiś powiedział, że jego mógłby ustawić na 11 innych pozycjach. I to by sobie dał radę, prawda? I też by na te 7 dlatego, gdzieś tak, gdzie jakiś prawobrońca ma grać teraz w Chelsea, no to on idzie na lewą i dla niego to nie ma problemu, nie? Thiago Silva. Wiadomo, swój wiek ma. Wiadomo, że tam szybkości trochę traci, inne rzeczy, ale to, co we Włoszech się nauczył i jak się ustawiać, bo tam raczej w Milanie dużo na tym pracuje we Włoszech. Obok niego Marquinhos, na pewno. I mówisz, że jednak Thiago Silva to najlepszy obrońca, jakiego widziałeś. Chyba tak. Moim zdaniem, że to jest taki trzon obrony. To jest też taki lider. Takich ludzi mi się wydaje, że takich zawodników będzie brakować, bo ta generacja się zmienia. Nie ma już takich liderów, którzy przed meczem wchodzą, telefon nawet nie ruszają, tylko wiesz, teraz jest tak, że... Każdy raczej w telefonie. Teraz, że ile masz lajków, albo to ile wyświetlił ci na story, nie? A on jest taki, że nic, zero, nie? Skupia się, wychodzi w słuchawkach, z nikim nie rozmawia, ale przed meczem nakręca zawsze drużyna. Nie wiem, czy dałeś Juana Bernata? A Bernata nie wiem, czy mamy. Nie mamy. Marcos Alonso. Albo damy Aspiego na lewą, bo będzie musiał grać, nie? Odwrócony. A ty dam Tomasa Meniera, bo go dobrze, bardzo lubię. No właśnie, to możemy tak zrobić. Ale nie zauważyłem innej karty, muszę zamienić. Okej, czyli podmianka. No właśnie. Nie. Zresztą też dobry kolega. Jesteś chyba jedynym Polakiem w historii, którego Thibaut Courtois nagrywał kamerą GoPro. Hello, I'm Marcin Bułka. I'm Thibaut and welcome to Goalkeeper Training. I think my nose blocked the viewer. Na koniec nagrywaliśmy, wiesz, urywki, na koniec, żebym coś powiedział do fanów i oni mi powtarzali 6 razy, a ja, wiesz, stresowałem się i język mi się plątał, nie? Thibaut, what's the session was like? The session over. Po polsku zacząłem mówić, nie? Jak Jarosław skończył, good session okay. Good session okay. Do you speak English? Yes, I can. Tomas jest? Jest. Miejmy na pewno. Tomasa Meni, tak jak mówił, przyjaciel polskich piłkarzy. Dokładnie. On bardzo inteligentny gość i jaki temat z nim, wiesz, zagajesz jakiś, no to zawsze z nim da się porozmawiać. Nie? Mówił właśnie, że ostatnio był na jakimś workshopie, nie? Bo tam zawsze mamy. I chyba z jakimiś raperami rok temu miał. Powiedział mi, że cokolwiek ich pytał, to po 15 sekundach trzeba było zmienić temat inny, bo oni już nie mogli się wypowiedzieć na ten temat. Już zamykał dyskusję. Oni tylko futbol i bity. Tak, i ewentualnie bity, oni siedzą i miksują. Marco Verratti. O właśnie, o Marco Verratti opowiadał nam w futraku Grzesiek Krychowiak, że jest to jeden z najgenialniejszych piłkarzy, jakich miał okazję obserwować na treningu. Tak? Że jednak tak, dla mnie to jest ten szósty szybkość zmysł. Szybkość jego...
myślenie na boisku jest genialne, nie? To jak skanuje przestrzeń. Tak, on... Ty myślisz, że wiesz, on ma GoPro z tyłu i mu to pokazuje, nie? Mm-hmm. Co, czy jest ktoś na wolnym polu, albo ktoś krzyczy, a nie? Tak, tak, tak. Nie trzeba nic mówić, on będzie widział to, nie? To jest taki motor napędowy też drużyny, nie? Bo on jest jakby takim przełącznikiem, nie? Takim metronomem, który tempo o, nadaje, dokładnie, prawda? Dokładnie, dokładnie, tak. Mhm. Pamiętam, była śmieszna sytuacja, jak wracaliśmy chyba z meczu jakiegoś. No i wiesz, na lotnisku były loty, spis lotów, nie? No i sobie wiesz, była tam saga transferowa z Neymarem, że do Barcelony. Mm-hmm. No i trener tak patrzy, Tuchel. No i jakiś tam lot do Barcelony, jestem tak. Uwaga Neymara. A potem Ibiza. Uwaga na Marco. Trzeba ich trzymać. On lubi. No na pewno tutaj nie zabraknie. No, no i drugiego masz do pracy. No, silnik. No, bez niego to nie ruszysz, nie? Tu masz silnika, tu cylindry po prostu. Dokładnie. No. Mega człowiek, jak każdy wie, naprawdę bardzo skromny. Mhm. Wiesz, nigdy chyba nie było takiego show-off z jego strony, prawda? No show było tylko gdzie... jak mistrzostwo świata zdobyli, Pogba go próbował tam. Ja. Zgłuszać. A mnie, wiesz, mi to się szkoda go zrobiło, nie? O, za sezonu, tak. On nie chce, nie? On nie chce. On woli innym dać pole do popisu, nie? Powiem ci, że no, koń do biegania mega, nie? Niesamowity. Nie, naprawdę. Maraton się leży. Pobiłby tego gościa, co tam poniżej dwóch godzin szedł, tak? Ale dużo jest prawdy w tych historiach, w których się mówi, że on jest taki też skromny pod kątem finansowym, że on, nie wiem, jeździ takim samochodem raczej... Mini Cooperem, tak? Ma, ja pamiętam, miał telefon Samsung, jakiś Galaxy, ale taki wiesz... Oldschoolowy. Początkowy, nie? Basic. No i on i miał zbitą szybkę, ktoś mu mówi, Golo, kup, no i on mi działa, no to nie będę nic mówił, nie? Naprawdę? No, jest a ktoś tam, wiesz, zarabia trochę, nie? Teraz zobaczyłem, że jest John Terry jeszcze. Mhm. No... John Terry też był, wiesz, tak już przechodził. No właśnie, to jest taka końcówka. Ale pamiętam, że no, taka mentalność typu Thiago, że... Tak, ale może nie spotkałeś go w topie, prawda? Więc... Taki zakapior, wiesz, taki Brytyjczyk, prawda? No tak. On nie odpuszczał treningu w ogóle. Ja pamiętam kiedyś chyba tam początkowe treningi miałem, no, 16 lat i nie wyszedłem chyba do piłki, żeby złapać na 5 metrze. I ktoś mi strzelił z głowy, oni grali jakiś challenge, nagłówki, kto więcej strzeli. Jak się wydar na mnie, to wiesz, myślałem, że podejdzie i mnie złapie tutaj, nie? Masz to łatwo. Ale potem po treningu, wiesz, wytłumaczył mi, że musisz i mi na spokojnie powiedział. Więc tu możemy dać, wiesz, pół na pół. Pół na pół. Pół na pół dam. Marginesy trzymacza. Kilku chłopaków z Polski z rocznika 99 może się tak bawić, ale raczej w Football Managerze. Ewentualnie to iść z kodami na kasę, nie? Skurczysynek, nie? No. Czyli zawsze zażartuje z kogoś, ale taki cięty ma żart, ale przez to go każdy lubi. A, i on jeszcze śmieszną ma jakby rutynę. Mhm. On robi jakby te same rzeczy codziennie. Posłuchaj. On jeździ na tym samym rowerku, w tym samym miejscu, przed treningiem na siłowni. Raz była śmieszna sytuacja, że kąpiemy się pod prysznicem, 10 prysznicy wolnych, nas jest 3. On wchodzi i Mitchell Baker jest tutaj taki holender. Tak. I on się kąpa pod tym prysznicem, którym Angel zawsze się kąpie. On pod innym się kąpie, tylko ten już wybrał sobie, nie? I powiedział tak, Mitchell... A Mitchell się na niego patrzy, no co ty? Jest 7 prysznic. 7 prysznicy, nie? No. Jak też to mogę jeszcze pójść do ciebie wodę, nie? A on Mitchell... No i powiedzieli, bo on nie mówi po francusku, nie angielsku. Mam wywalone totalnie. Aha, 7 tylko... lat i wiesz, tak jak Aguero, po angielsku. Okej. Okay. Un poco. No i powiem ci, że powiedział, dobra, to ja poczekam. I Mitchell się wykąpał, 10 minut czekał, po tym się, ale reszta była wolna. Mhm. Zawsze zakłada ręcznik od razu tutaj, aha, potem na dół i na głowę i dopiero idzie. I zawsze to samo. I patrzę na niego, już wie, co zrobi, nie? Ale powiedz, on na przykład jak wychodzi na boisko, to też ma jakieś rytuały swoje, że nie, musi się przeżegnać albo coś, czy już tutaj... Na pewno się żegna. Mhm. Dużo zawodników ma tak, że czytają Biblię. Tak? Tych z Ameryki Południowej? Wiem, że Neymar na pewno do koszulki. David Luiz, pamiętam, że zawsze do koszulki się modli. Przedstawiam wyjść. Każdy wychodzi, on czeka, aż każdy wyjdzie, żeby było pusto i cicho. Modli się do koszulki, chyba całuje i wychodzi. Fajna drużynka. Dobry. Ja bardzo nie lubię Manchesteru United. Nie wspominał chyba dobrze. Wiem, że jak leciał w telewizji, to przyłączył na inny kanał. No i tutaj trzeba dać. Kilianik. Powiem ci, że zwierzę. Naprawdę.
jak ruszy, to nie ma szans, żeby ktoś go dogonił. Nie do złapania. Z Boltem chyba mógłby się ścigać. Okay. I mega, mega fajny gość, nie? Tylko rok starszy jest, to ciężko powiedzieć, bo ty myślisz, jakby on już siedział w tym... Wiele lat. Co najmniej 10 lat, nie? Mhm. On mi przypomina Brazylijczyka. Tego właśnie. Wiesz czemu? Bo on jest bezpośredni w strzelaniu, nie bawi się. Jak ma coś, to wali tak, że wiesz, ciężko naprawdę przewidzieć jego jak grę. Jak rowerek uruchomi, to tak, też tak. Tak, jak rowerek uruchomi, to też można. Mhm, taki... O ile mu łańcuch nie spadnie, to... Aviomarine trzeba zażyć, dokładnie, jak się jest dokładnie, tak. On jest komunikatywny. Pamiętam, że Thomas Menier właśnie, ja z nim na początku zapałem kontakt. Tam zagadaliśmy o Belgii, a mówi mi, że Kilian to zawsze gada bardzo dużo. Czemu mówi, czasem nie zwracaj uwagi, bo on sam do siebie może gadać. Czy to za chwilę jakieś tematy ma, nie? No nej, nej. Nej musi być. Jechaliśmy tutaj, mówi tak, sprawdzimy, kiedy Neymar miał urodziny. Patrzymy 5 lutego. To chyba mogła być impreza w weekend. Dzisiaj jest który? 3? 3 lutego. Czyli coś się działo? Coś tam się działo. Z telefonu przy wejściu trzeba zdeponować. Pozostajemy inkognito. A włosy zafarbował na różowo? Tak, bo miały blond, a wszyscy byli na biało. Mhm. Więc taki dress code. Dress code był taki, że wszyscy biało, czyli on nie pasowałby mu za bardzo. On lubi sobie zmienić fryzurę tak tym przed meczem. Kiedy przychodzi na meeting, miał czapkę, no zawsze w czapce chodzi, nie? No i zdejmuje czapkę, a tu kurwa, wiesz, takie włosy, dredy zrobił sobie takie. Tu z tyłu, wiesz, dredy tutaj były, nie? Ja mówię, kurwa. Bob Marley, nie? Wrócił, nie? Zmartwychwstał. I wiesz. Od razu. Tak, tak. No ma i też inne rytuały, bo niektórzy wchodzą, znaczy 90% zawodników wchodzi, słuchawki, nie odzywają się, skupieni na meczu, słuchają tam muzyki, on wchodzi i tańczy, nie? Tańczy, CS ogląda na przykład. I wiesz, innych tam by chce ruszyć też, ale na przykład Thiago właśnie, Brazylijczycy. Ale Thiago ale inny. To już w ogóle zupełnie inna bajka, nie? No i to musi się... Ale mówisz, że ogląda CS-a też... Myślę, że kombi miał styl Cristiano Ronaldo, który pracuje... Tak wiesz, katorżniczy, taki trening robi sobie, no to on by nie był taki dobry, jak jest. No właśnie, rozmawialiśmy. Tak. Dokładnie mieliśmy taką samą refleksję. To samo tego orę, że ci Brazylijczycy muszą. No i muszę dać. Jedno. Muszę dać, nie mogę nie dać. Czyli jakby za dużo jakości, żeby marnować miejsce na dziewiątki. Ale po mistrzostwach świata, jak wrócił, to... Ja mówię, nie no, gość chyba... 3 razy lepszy jeszcze wrócił. Jeszcze tak? Wrócił się świata. Czyli go 18, nie? Bo to był kapitalny turniej w jego wykonaniu. Tak. Chyba najlepszy indywidualny. Eden lubi hamburgery, pizzę. Często w Cobham, tam gdzie mamy ośrodek treningowy Chelsea, to widziałem go w pizzy z rodziną często. No, on przychodził normalnie, wiesz. On ma dużą rodzinę, jest w ogóle bardzo taki rodzinny, jeśli o to chodzi. To jest gość, który też nie zwraca uwagi na ubiór, jak będzie wyglądał, tak? Czy coś. Na jego piłka się liczy, śmiech. I atmosferka. Stał się bardzo dobry, ale pozostał taki sam. Jak przyszedł do Realu, to opowiadał o tych braciach, że oni z niego zawsze lekko tam szydzili, że ma więcej ciałka. Oj, tak. I nazywali go grubaskiem. Tak, tak. Ale on pomaga sobie temu, nie? Tak, nie ale, jest że, przypadkiem. Ale że w Chelsea to nigdy nie uchodziło za problem. Dopiero w Realu uchodziło to za problem, bo ludzie zaczęli zwracać na to uwagę i zdiagnozowali go jako takiego grubaska. Ci bracia mówili, no, ale on już potem trochę przesadził. No chyba tak. Myślę, że te kontuzje to też mogą być. To, oczywiście. Taką intensywność, nie możesz tak się zapuścić. A powiedz Marcin, bo jeszcze masz parę kart w rękach, kto był blisko składu? Bo tam jeszcze jednak paru kozaków zostało. Jest, jest parę mocnych nazwisk. Za tym miałeś tam jeszcze opowiedzieć o Diego Koście. I tam był jeszcze Nathaniel Chaloba. On leżał i symulował chyba, że go boli noga, nie? No i Diego, wiesz, był wkurzony, bo przegrywaliśmy. I on coś tam mu zaczął gadać, bo wiesz, po hiszpańsku. On mówi, że tak, nie? A Diego podszedł, zdjął spodnie, tyłek do twarzy i wstał i pobiegł. On mówi, że najlepszy treatment to był, nie? Żeby gość stał. Ja mówię, takich rzeczy nie widziałem. Ja myślałem, że takie rzeczy się nie dzieją, nie? To jest taki, kurde, rozbójnik, nie? No, potrafi tam bratu petardę wrócić do łóżka. Damian był blisko składu Diego. Był blisko, nie? No bo mieć taką dziewiątkę właśnie, która wiesz... Tak, on jest. Przy on tego... do Chelsea pasował. Dla mnie to był taki podrogbie gość, który pasował tam. Alvaro Morata też w starszym porządku. On miał taki ciężki czas w Londynie, gdzie wiesz, był zablokowany, ludzie tam go chcieli wyrzucić ze składu, kibice, no i on widzę, że bardzo dobrze żywał. Na treningu bardzo łatwo było go obronić, prawda, bardzo. Bardzo on nie miał spokoju, tylko on chciał wiesz, zabić bramkarza. Grzała. Jakby wiesz, jakby cię trafi i stoisz do końca, no to już wiesz. Zawsze o nim się mówiło w Hiszpanii, że to jest gość bardzo kruchy psychicznie, dlatego się wszyscy cieszą, że teraz ma taki sezon, który... Łatwo go zdenerwować, bardzo łatwo. A powiedz mi... Ale on jest właśnie taki myśliwy, nie? Że potrafi się odegrać. Odbije piłeczkę. A rozmawiałeś z nim na przykład o czasach, kiedy był, nie wiem, w Realu Madryt jeszcze... On opowiadał mi trochę o Ronaldo, jaki ma styl życia, jak pracuje, no to powiedział, że maszyna. Niesamowity. Więc on mi powiedział, że 2% zawodników by wytrzymało taki rygor, jak on robi. I to w maksie 2%. On staje, on do lodu wchodzi rano przed siadaniem. Kto stanie, gdy wiesz,
Poducha, alarm dzwoni. Jego nie chce mi się, nie? Mówiłeś kiedyś taką historię o Moracie i Casillasie. Casillasie chyba, pamiętam, że kiedyś mi, gdzieś mi ukryło się, jak się przygotowywałem. Piłką i trafił w czapkę? Tak. Co to było? Że... O co to chodziło? Trafił na treningu w czapkę, bo miał czapkę z daszkiem, bo się w słońce świeciło. I to co pracowałeś, strzelił bramkę i zaczął się z niego wyśmiewać. Mhm. Był bardzo młody. Mhm. No i po treningu on przyszedł i... Tak, z liścia. No. Tak. Mówi, że ostatni raz takie coś zrobiłeś. Mówi, bramkę masz strzelić, to nie będę się zaśmiał. Stara szatnia, nie? Stara szatnia. A na przykład, nie wiem, Rudiger, bardzo śmieszny, przecież jest gość, nie? Mówię ci, że on w szatni Chelsea, no to on robi całą atmosferę, naprawdę. Po prostu on wejdzie i on chyba sam z siebie jest taki śmieszny. Wiesz, wyraz twarzy, on coś zaraz zagada, jakąś głupotę i już każdy śmie. Jak zacznie tańczyć, no to już leżycie, nie? Lewin Kurzawa. On też mówi w wywiadach, żeby mówić Kurzawa, a nie Kurzała. Tak? Jak większość mówi, no bo on mówi, że ma korzenie polskie. Więc mówi, że Kurzawa. Kurzawa. Że w wywiadach Kurzała mówią, a on poprawia ich na Kurzawa. Miałeś okazję z nim porozmawiać na polskie temat? Właśnie? Ja bym powiedziałem tylko, czy chociaż kurwa zna, nie? On powiedział, że zapyta mamy. Bo nie kojarzy. Nie wyrzuciłeś do swojej jedenastki takiego gościa, który mnie interesuje z kolei. Nazywa się Cesc Fabregas. On kiedyś na treningu do młodego bramkarza podszedł i powiedział, jeżeli strzelę ci karnego, to nic, a jeżeli obronisz mojego karnego, to jutro przyjeżdżam jednym z moich dwóch samochodów i ci go daję, kluczyki. Słuchaj, gość wyczuł, po palcach poszła bramka. Następny dzień zapytał Williego Caballero. Mówi, jak obronisz karnego, kupuję ci Range Rovera. Nie? Willy obronił karnego. I co dalej? Słuchaj tego. Puenta jest najlepsza. Za dwa dni patrzę. Stoi Range Rover chyba z 90 roku. Szyby pozbijane. Nie ma lusterka. Gość mówi, twój Range Rover. Słuchaj, zamek zepsuty tam, wiesz. Musiał ktoś tam, pogotowie zamkowe przyjeżdżało, wiesz, otworzyć go. A Willy mówi, że ja mam nowy samochód, nie? Range Rover stary, nowy, stary nowy. Słowa dotrzyma. Range Rover jest, nie? Czesiu. Witam cię serdecznie, wiesz co, dzwoniliśmy do ciebie z Polkosiem, bo akurat wybieraliśmy się do takiego gościa, którego być może kojarzysz. Nazywa się Marcin Bułka. Gra w takim klubie w Paryżu. To jest kumpel Neymara, nie? My właśnie się... Są kumple. Kumpli właśnie ma kilku więcej, ale zastanawialiśmy się, czy ty masz o nim dobrą opinię. Bo słyszeliśmy, że nie za bardzo. Nie, właśnie przeciwnie. Wiesz, ja go bardzo lubię. Ja bardzo żałuję, że on nie gra. Umawialiśmy się, że on od stycznia później gdzieś grać, tak mi obiecał, no ale... Widzę, że nie poszedł. Wycanki. Nie, fajnie się odnalazł, wiesz, nie, bo nie znałem wcześniej. Na treningach się fajnie prezentuje, też w szatni się odnalazł, w tej drużynie. Wiesz, tam nie robi jakichś pretensji, że nie grał i tak dalej. Jest normalnie też trochę to zagrał na wiedzy sparingu tylko z czarną górą, ale pozytywna jednostka. Wiem, że no teraz mamy problem, wiesz, bo on jeszcze jakieś nie mogli się przymknąć oko, że nie gra, tak no teraz jest duży problem dla nas, czy go Marku powołać, czy nie powołać, nie? No wiesz, będziemy szukać zawodników, którzy grają, no bo on nie zagrał, on nic nie zagrał od 3 lat, nie? Tak bramkarsko, technicznie i jeśli chodzi o... Nie, on by mógł zupełnie dobrze jako napastnik grać, on świetnie technicznie jest, wiesz? On takie maniany robi, wiesz, z piłką, on technicznie on jest super zaawansowany, wiesz? Technicznie lepszy od Tomczyka 3 razy, nie? Mamy takie gierki, on zawsze gra w polu, to wiesz, tam kręci wszystkie, wiesz, rulety robi, zakłada siatki. Naprawdę bardzo, bardzo technicznie zaawansowany zawodnik. Żeby gdziekolwiek, nawet w Liga Francuska, to już dla nas jest jakieś zielone światło, że możemy go powołać, a tak no, mamy problem, nie wiem, będziemy się zastanawiać. Trzymaj się, Czesiu. Dzięki wielkie, no. Hej, hej, hej. No słuchaj, parę przykrych rzeczy. Ale nie, że Maxi Bułka 3 razy lepszy technicznie od Pawła Tomczyka. To jest kim. Ale coś w tym jest, rzeczywiście. Nie mogę zaprzeczyć. No. Nie, ogólnie nogami... Tak jak trener powiedział, że 3 lata nic nie grałem, prawda? Ale no. Jednak 3 lata nic nie grałem, ale jestem lepszy od większości, którzy grają tam, więc tyle mogę powiedzieć. No tak. Co by było, jakbym zaczął grać, ale to nie zależy tylko ode mnie, bo ja przyszedłem ogólnie z innym dyrektorem sportowym, który się zmienił. I ja z nim gadałem, on powiedział, że dla niego najbezpieczniejsza sytuacja jest taka, że on mnie teraz nie puści najwyżej po tym sezonie, bo tu jest duża presja na wygranie, wiesz, bo on potrzebuje 3 dobrych bramkarzy. No właśnie, co jak będzie
I tu nie ma tak, że możesz cofnąć gościa z wypożenia. Tak jak City zrobiło rok temu z Muriciem. Mm-hmm. Myślę, że zagram jeszcze w tym sezonie kilka meczów. Tak. Ja w Ligę zagram. Ja to jestem przekonany. Bo że w tym sezonie tak, jeszcze zagrasz w Ligę. Ja po meczu to mi powiedział, że ty zagrasz jeszcze, tylko rób to, co robisz, bo jesteś bardzo zadowolony. Po debiucie z mecz. Ale to z trenerem Tuchelem czy z trenerem bramkarzy? On powiedział, że jest zadowolony bardzo, widzisz, życie jest nieprzewidywalne, no bo mogłeś dostać, a mogłeś nie dostać, prawda? Ale dostałeś swoje, miałeś swoje 5 minut i wykorzystałeś. Ja chcę grać, na przykład, nie, no dobra, Drogowski też nie grał 3 lata chyba w Fiorentinie, we Włoszech, prawda? We Włoszech. Ale wszedł teraz, no i zaczął grać, tak. I nadal ma 22 lata. I dzisiaj jest... zdrowie dopisze, no to... I dzisiaj w naszym odczuciu jest bramkarzem numer 3. Dokładnie, no i ma jeszcze 20 lat, może grać, jak mu zdrowie dopisze, tak. Nie? Rozmawiam często z agentem, mówię mu, ja już mu narzekam od roku, okay. Ale... Tak jak na przykład Lunin poszedł do Madrytu, prawda? Tak. Młody bramkarz, gdzie był na topie. Zobacz, poszedł 2 razy do wypuszczenia źle. I nie gra. I już poszedł ligę niżej. Czyli ogólnie wejść na top to jest łatwiej niż tam trzymać się poziomu, bo czasem jak zejdziesz, to masz już nie wyjść. Mój menadżer jest też agentem, Alisona. On ma sami bramkarzy prawie. Strakosze miał, Neto. Tak. Więc on też powiedział, że do Neto, że zostań w Fiorentinie, potem pójdziesz do Juve. No i wiesz, no i na niego super. Ale Neto to słyszałem, że jest taki, że nie rozmawia z drugim bramkarzem, nie? Tak? Ale wiesz... Tak, Thibaut też. Tak? Thibaut też. Że nie roz... Okay. Keller mówi mi, że... Że Thibaut taki, nie? Wiesz co, ale ja z Thibaut znam, więc też, wiesz, jak wiedziałem... Ty byłeś z tym pogadać. Thibaut jest taki, że on, wiesz, ego ma bardzo dużo. Okay. Że, nie wiem, będzie sytuacja, że puści bramkę jakąś fatalną. On powie trenerowi, że tu obrońca powinien przeciąć, tam powinien się lepiej ustawić, żeby do tego doszło, bo to nie jest moja wina. Tak samo Czech, słyszałem o Petru Czech. Aha. Ja słyszałem o nim, jego trener mówi, który był w Rennes z nim, teraz jest w Chelsea, Christo Floyszą, to powiedział mi, że Petr Czech przed treningami albo przed meczami odrabiał matematykę, żeby się skupić. Taki miał sposób na koncentrację. Bardzo ciekawy. Mega inteligentny gość. No. Jego skupienie podobno to w ogóle niemożliwe. Mi pokazywał filmik, jak masz ping-pong machine. Ja widziałem, że wszyscy latali, wiesz, robili mu jakieś tam show robili, ale on był tak skupiony na tej maszynie, że żadne piłki nie spadły. Wszystko złapał, a wiesz, a jeden, że nie złapie, ktoś się zaśmieje, do głowy wejdzie ci, tak, i od razu wiesz, już reagujesz i już nie skupiasz się na tym, tylko patrzysz na niego, co on zrobił, że się z ciebie śmieje, i już druga piłka leci, nie? I właśnie jakbyś wyróżnił między innymi Tomasa Tuchela na tle Antonio Conte czy Maurizio Sarriego? Będzie tak, Antonio bardzo ciężko pracuje, on kurna, naprawdę, zawodnicy narzekają, ale potem biegają jak, wiesz... Czujesz to w nogę, że jednak masz parę Tak, że masz czego dać, nie? A nie pamiętam z kim, nie? Czy nie tutaj. Było tak, że czasem mówili, że nie mieli siły, bo za mało robimy na przykład w przygotowaniach do sezonu, nie? Na przykład tu jest czasem tak, ja się dziwiłem, że taki trening w ogóle jest, że przed meczem siatkonogę. Przed meczem, w sensie dzień przed meczem. Czasem grałem w koszykówkę, potem siatkonogę i do szatni. Więc wiesz, dla mnie to było nienormalne, bo ja takich rzeczy wiedziałem z Włochami, nie? Sarri na przykład, on tydzień nie mógł się zacząć bez stałych fragmentów. On robił tak, auty w ofensywie, auty w defensywie, rożne w ofensywie, defensywie, wolne i jeszcze dawał tak, out, trenerzy grali koronkę, jeden dawał długą, cała linia obrony miała się cofnąć, mieli poprawnie przyjąć piłkę albo zagrać, jakby wygrać głowę z kimś, i potem jechali z akcją z drugiej bramki przez całe boisko. A jak jest... I to po czasie się nudzi, tak samo z Conte. On cały czas grał takie gry, że bramka zaczynał i oni rozgrywali i strzelali do końca. Bez przeciwnika. Czyli wiesz, wchodzisz na trening i wiesz, co będziesz robił, po czasie oni narzekają. Sarri jest mocny, dużo pali. To już nam Piotrek Zieliński tam mówił, że mówił jeszcze, jak był trener. Powiedzcie, u nas alarm był przeciwpożarowy. Bo wiesz, zamiast swojej tam kanciapie palić, to gdzieś tam zapalił przy tym, przy wykrywaczu dymu, nie? A podczas treningów też jagał, czy nie? Tak, normalnie. To. Musi wydmuchać i wtedy ma siłę powiedzieć, nie? Ale powiem ci, że naprawdę, myślę, jak on tak daje, nie? Zdrowotnie. Trzy paczki. On jest cały czas w nerwach. Kawy. Wiesz, jak Włosi kawy piją? No tak, przy każdej kawie papieros. Tak. Chyba 3 paczki dziennie, 2 Marlboro Lighty, 1 czerwone. Przy każdej kawie jedna paczka, nie papieros. Pamiętam, się tak przyjęło, że Ross Barkley, zawsze on coś źle zrobił, nie? I Sarri ma taki głos, wiesz, po tych fajkach. I on tak zawsze krzyczał. Raz! I się przyjęło, nie? I zawsze będziemy dalej było tak. Raz! Ja pamiętam, kiedyś mieliśmy meeting przed meczem, odprawę świąteczną. Miałem 2 telefony, nie?
i włączyłem budzik w jednym, a na drugim miałem budzik akurat na odprawie. Mhm. Trochę nie wiem, było ćwierćfinał Ligi Europy czy coś takiego. No i wiesz, ważny mecz. On już mówi, wiesz, on się drze, on tam daje. I nagle budzik? A mi budzik z tym. A ja byłem pewien, bo włączałem, ale z drugiego telefonu włączyłem. I on się odwraca, i akurat Barkley obok mnie siedział, bo stąd głos się wydobył. On tak. Yeah! Ty, a roz tak, ja nie mam telefonu w sobie. A mi dzwoni, a ja tak. Ja nie wyjmowałem, tylko kliknąłem. Tak. Oni potem... A rozwiedział, że to ty? Tak, oni, a potem wiesz, Rudy do mnie się odwraca i tak. Będzie płacone. Do skarbonki, tak, do świnki rzucasz, nie? Pamiętam, jak on przyszedł do nas i mieliśmy właśnie meeting, nie skończyłem. Cisza jest, każdy ogląda i słyszysz, jak on oddycha. Respirator. Ja właśnie, to się dusi, nie? Tam doktor już, wiesz, czeka na to, na ten znak, nie? A powiedz o Tomasie Tuchelu, bo to też jest taki piękny umysł trenerski, jeżeli chodzi o ekologię. Nie wiem, jak tak patrzę, nie, w telewizji czy gdzieś na Klopa, to mi tak trochę go przypomina. Bo on jest on ma taki swój świat trochę, wiesz? On jest spadkobiercą trochę Klopa, no bo jakby Zmaj przychodził do Borussii Dortmund, więc podobna... Teraz będzie miał szansę wrócić, nie? Potrafi przetłumaczyć, tak, żeby każdy zrozumiał fajnie. Fajnie się go pojmuje, ale też to jest taki trener, który jakby chce trzymać relacje jako trener-zawodnik, ale też jako kumpel. Mhm. Ale chce. Trzyma dystans, bo uchodzi za ale wie kiedy zażartować, kiedy wziąć sobie coś tam, wiesz, uszczypnąć kogoś. Mhm. Tak samo jak teraz Kilian zszedł i było, że mają aferę. Wydaje, że trener ma ciężkie charaktery do zdjęcia. No mega ciężkie. Bardzo mnie też może się obrazić. Ja myślę, Tuchel że... też. Mhm. Thomas Tuchel to nie jest Zinedine Zidane, który może takim autorytetem też byłego piłkarza i trenera, który... Ale on na drugi dzień mówi, że w mediach nic nie powiedziano o naszej wygranej 6-0. Tylko powiedziano o tym, że Kylian ma ze mną spinę. Że Neymar miał z arbitrem. I że Neymar z arbitrem i tylko te dwie rzeczy powiedział, że były. A jak ty siebie profilujesz jako bramkarza? To znaczy, za jakiego ty bramkarza się uważasz i jakby do jakiego bramkarza cię można porównać w pewnym sensie, jeśli chodzi o profil? Thibaut. Ciężko powiedzieć. No myślę, że tak na linii czy coś to Thibaut. Ale nogą chyba lepiej. No mi się wydaje, że nogą grasz lepiej od Thibaut. No. Tak, no bo Thibaut jest z moim kutem i... Ale on nie gra źle, bo dobrze grał. Tylko mi się wydaje, że on boi się chyba zagrać tak ryzykownie. Tak jak Ter Stegen na przykład gra. On miał tak, jak on miał dobry dzień, to nie ma szans ustrzelić. Nie ma szans. Pamiętam, dopiero zaczynałem z nimi tam, wiesz, wchodzić tam do składu. I ja zobaczyłem raz na strzeleckim takim treningu, tam z 8 metrów strzelali, to... Niemożliwe. Niemożliwe. Z 8 metrów popiły. Niemożliwe. Nie mogli mu strzelić. No życzymy ci, żeby ta bajka trwała jak najdłużej, żeby taka kariera się rozwijała, żebyś grał też coraz więcej. Co? I będziemy cię jeszcze odwiedzać, bo tych historii to masz... Ty jesteś idealnym gościem do food trucka, bo wiesz, że my uwielbiamy tego typu historie, więc po prostu... Wielka przyjemność, Marcin. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, że wpadłeś i mam nadzieję, że się długo było. Wy już wracacie, nie? Tak, bawiliśmy się setnie. Jedziemy dalej. Po cichu liczyłem, że to będzie naprawdę mocny odcinek, jeżeli chodzi o taką treść anegdotyczną, czyli to, co w futraku lubimy najbardziej i się nie zawiodło. Z miejsca dla mnie ten odcinek wjeżdża do naszego top 3, jeśli chodzi o poziom anegdot w futraku. Widzieliśmy, że Marcin dużo przeżył i dużo widział i ma niezłych kumpli, ale nie wiedzieliśmy, w jaki sposób to przedstawi. I tak sobie pomyśleliśmy z Kubą, że być może wyjdziemy naprzeciw waszym oczekiwaniom, bo zawsze mówicie, że odcinki są za krótkie, a my mamy bardzo dużo materiału, z którego nie skorzystaliśmy, bo wycięliśmy go przy montażu, bo chcemy, żeby te odcinki były dynamiczne. Być może raz w miesiącu taki food truck ekstra? Powiedzcie nam, czy chcecie taki odcinek ekstra właśnie raz na 30 dni mniej więcej. To jest literka i, w którą trzeba kliknąć i odpowiedzcie, czy tak, czy nie, za odcinkiem bonusowym raz na 30 dni na food trucku.